Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy u kolegi Krystiana Kalera w miejscowości Katowice. Kolega lotuje w oddziale Katowice 2 o numerze 0125. Przypomnę tylko wszystkim naszym sympatykom, widzom, że kolegę już odwiedziliśmy kiedyś, to było prawie 2 lata temu. Wtedy chodziliśmy tutaj z kolegą wspólnie po gołębnikach. Tam kolega nam pokazywał, gdzie ma gołębniki lotowe, jak wyglądają, jak są skonstruowane, rozpód pokazywał nam. A dzisiaj po tych 2 latach już nie będziemy, bo tam się za dużo chodzi po gołębnikach, tam się za dużo nie zmieniło. Natomiast skoncentrujemy się bardziej na tych sukcesach, które kolega Krystian Kaler osiąga. I powiemy o tych wynikach z 2013 roku, z 2012 roku. No i też przypomnimy, że widzieliśmy też kolegę na filmie, kiedy byliśmy w Rudzie Śląskiej na wystawie okręgu Katowice i też tam było wręczenie pucharów. No i właśnie tam kolega Krystian te puchary odbierał. Ale dosłownie kilka dni temu, kiedy zakończyła się wystawa, kiedy była wystawa ogólnopolska i wręczanie nagród na scenie tam w sobotę, też widzieliśmy kolegę Krystiana, który odbierał puchar. Ale więcej o tych swoich sukcesach, może tytułem i przypomnienia, i wprowadzenia hodowców, powie nam sam kolega Krystian. Proszę bardzo. No, lotuję gołębiami już prawie, hoduję gołębie prawie 60 lat. Lotuję niewiele mniej, z tym, że udało mi się w ostatnich 45 latach zdobyć 45 razy mistrzostwo oddziału, a w sumie ponad 50 razy mistrzostwo oddziału. Już się nie wyliczając młodych, bo też młodymi gołębiami też ponad 30 razy zdobyłem mistrzostwo oddziału. No i w tym 12 razy mistrzostwo rejonu Tychy, który miał 13 oddziałów. No teraz ostatnie lata, jeżeli chodzi o mistrzostwo okręgu, no to też można powiedzieć, że w ostatnich 10 latach nie wyszedłem z dziesiątki, a raczej z piątki, bo ostatnie 3 lata, trzecie, pierwsze i drugie miejsce mistrzostwa okręgu tradycyjnego, ale i mistrzostwa, czy wicemistrzostwa w kategoriach. Jeżeli chodzi o rok 2012, to zdobyłem mistrzostwo okręgu tradycyjne. Byłem wicemistrzem Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski. I 2012 w kategorii A, wicemistrz kategorii D, C, 30 któryś tam przodowni, kategorię C, D wygrałem i maraton zdobyłem drugie miejsce. W ubiegłym roku, znaczy już w tej chwili w ubiegłym roku, znaczy 2013, to byłem w tradycyjnym mistrzostwie. To trzeba zaznaczyć, że okręg Katowice ponownie zdobyłem mistrzostwo oddziału młodymi i gołębiami dorosłymi, wicemistrzostwo rejonu i wicemistrzostwo okręgu. Trzeba zaznaczyć, że okręg Katowice ma około 4,5 tysiąca hodowców. Jest to, no nie, zresztą ktoś, kto będzie ten filmik śledził, wie, że to okręg Katowice to największy okręg w kraju. No i mi się wydaje, jeżeli chodzi o Śląsk, to kolebka sportu. Kolebka sportu gołębiarskiego. I no, hodowle są naprawdę, uważam, dobrze przygotowane, mocne hodowle. No i w tym roku, znaczy 2013, tak jak powiedziałem, zdobyłem wicemistrzostwo okręgu tradycyjne i zdobyłem znowu wicemistrzostwo w kategorii maraton. Troszeczkę gorzej w tych innych kategoriach, ale tak samo w strefie zdobyłem wicemistrzostwo w maratonie w strefie trzeciej. W skali kraju, bo to też sukcesy są, którymi wypada się pochwalić. No, w skali kraju byłem w 2012 roku trzecim przodowni, drugim czy trzecim, ale to nie rejestruję tych wyników, bo to dosyć tak jakoś, nie wiem, łatwo przychodzą mi, może dlatego to tak się powtarza z roku na rok, ale... Może pomylić. Można pomylić. Ja nie, tak po prostu aż nie rejestruję tak tego wszystkiego, dlatego że, tak jak mówię,
Rok 2013 był dosyć trudnym rokiem. Zresztą wszyscy hodowcy w kraju wiedzą, że połowa sezonu lotowego była już tak trudna, że były oddziały, które miały takie wpadki przy nienormalnym wypuszczeniu gołębi. Wracało połowa gołębi albo nawet to nie. No myśmy mieli też dosyć trudny sezon, bo 1 maja wypuszczone gołębie ze 100 km, ze 120 km miały taki problem wrócić, największe asy wracały przez 3-4 dni, a masa gołębi została niedaleko domu, bo tutaj powiedzmy w rybnickim okręgu wodzisławskim tam koledzy wyzwaniali, nie tylko koledzy, ale i mieszkańcy tamtych terenów, które gołębie przebywają gdzieś tam w trawie, gdzieś na tych okienkach dunków jednorodzinnych, bo tam się chowały. Ja tam nawet jeździłem i to będę zbierał. Także, no ale później z kolei robiły się bardzo dobrymi lotnikami. To no. Chwilkę przerwę może, bo tu słyszymy w tle kanarki. Tutaj oprócz tego, że kolega Krystian hoduje gołębie, też jest, lubi posłuchać śpiewu kanarków, tak jak rozmawialiśmy, to niestety kolega nie rozmnaża ich, ale po prostu samczyki, tylko tutaj zobaczmy, one tutaj są w klateczkach, śpiewają sobie nam, ale oprócz jeszcze kanarków też kolega hoduje kury, a tych już nie będziemy pokazywać, kiedyś na filmie tam je już widzieliśmy. Proszę bardzo. No, tak jak mi się wydaje, większość hodowców lubię przyrodę i dlatego jest to związane z tym, że nam nawet jak na Katowice nie chcę głośno mówić, bo nie wiem, czy nam wolno hodować te kurki, ale są na obrzeżach Katowic i też ich mam kurek ponad 30, zjadam w tygodniu 2-3 jajka, a resztę się rozdaję taka po prostu, ale dlatego, że żadnej trudności mi nie sprawia hodowla tych kur, bo ja to lubię. Ja osobiście zajmuję się tylko tymi kurami, nawet przy moich koledzy, jak kolega Spiera czy kolega Popanda zajmują się pomaganiem przy hodowli gołębi, a nie pomagają przy kurkach. I to tak mówię, że a ta reszta ja z przyjemnością rozdaję tam na rodzinę i kolego, który tam przyjdzie, a jest jajek więcej, to rozdajemy. I tak wygląda, jeżeli chodzi o kurki. No a jak kolega powiedział, ptaki to też cała przyjemność. Są to ptaki raczej wyhodowane, nie wszystko wyhodowane, nie łapane, czyli one nie poradziłyby się w warunkach po prostu bytowania na powietrzu i dlatego są trzymane w klatkach i no po prostu mamy przyjemność, że przedłużają nam sezon letni, bo się moje fajnie śpiewa, nawet przeszkadzają. Nie, to musimy co jakiś czas nawet głośniej coś powiedzieć, bo one właśnie przy takiej monotonii starają się ją wypełnić śpiewem. I to nawet jest tak, że koledzy, któryś tam dzwoni telefonicznie i mówi, no znowu jesteście tam u siebie w tej pakamerze, żona kolegi mówi, że to jest w apartamencie, zresztą są drzwi otwarte, koledzy, kto tam ma ochotę na kawę czy przyjść porozmawiać, to przychodzą, porozmawiają. No to jak ktoś przez telefonicznie ze mną rozmawia, to my już wiemy, gdzie jesteście, ale nieraz tak głośno się drzą ptaki, że muszę wyjść z tego pomieszczenia, dlatego że nie można przez telefon rozmawiać. Tutaj wracam do tych sukcesów, które kolega Krystian odnosi w sporcie gołębiarskim. W tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu odebrał, przypomnijmy, puchar za co? No, w 2012 roku miałem drugiego lotnika, jako sam szykar w konkursie redakcji w kraju. A i z kolei to było druga, jeszcze był gołąb. A w tym roku, na 2013, z kolei też w kategorii A, w kategorii wyczyn, samiczka jako druga w Polsce, 14 konkursów na 14 wkładań. A była dlatego druga, bo ten pierwszy miał parę kilometrów do domu dalej, no i dlatego przegrała. Te sukcesy, które kolega odnosi w tym sporcie, powiedzmy, jaką ilością gołębi, jak duży też gołębnik, od razu niech kolega nam powie, jaki posiada.
No gołębi jest, jeżeli chodzi o stado rozpłodowe i lotowe, jest gdzieś ponad 300 gołębi. Z tym, że lotuję tam z kolegami gołębiami około 200-180-200 gołębi. Z tym, że moja drużyna, ta podstawowa, ma 50 sztuk i jest to normalna drużyna jak do Generalnego Mistrzostwa Polski. Kolega jednym zespołem lotuje, nie ma podzielone, że tam jakąś drużynę na kogoś? Nie, więc są dwa zespoły. Dwa zespoły. No i to w ubiegłym roku, znaczy w 2012 roku ta druga drużyna, uważam, że oddział Katowice 2 jest silnym oddziałem, dlatego że w setce hodowców w mistrzostwie okręgu jest aż 9, to możemy wiedzieć, jaki to jest oddział. A te gołąbki po prostu, ta druga drużyna w 2012 zdobyła szóste miejsce w oddziale na 80 kilku hodowców, a w 2013 zdobyła czwarte miejsce, prowadząc do ostatniego lotu, z tym, że troszeczkę asekuracyjnie żeśmy przystąpili do lotu maratonu, no i z pierwszego miejsca na czwarte, ponieważ no, ci, którzy za te miejsca następne piastowali, no nie spali, a przygotowywali się przez cały sezon, żeby jak najlepsze miejsce zająć. Kiedy byliśmy z wizytą innych hodowców, w tym roku sezon oceniali oni jako, w zeszłym roku, przepraszam, sezon oceniali w 2013 jako bardzo ciężki. Czy również kolega też takie wrażenie odnosił? Ja naturalnie, że tak. Zespół lotowy na rok, mi się wydaje, że no to się okaże po roku 14, ale nie wiem, przypuszczam, że jest mocniejszym jeszcze zespołem, ale rok był trudny i taki jakiś nietypowy, dlatego że ja zgubiłem tą drugą lotniczkę w Polsce, tego drugiego lotnika, który był rok wcześniej w Polsce, też właśnie w kategorii wyczynie za rok, był za rok wyczynie, też miał 14 na 14. Zgubiłem czwartego samczyka w maratonie w kraju. Zawiesiłem kilka takich gołębi i co się działo? Przy normalnej pogodzie, już później to było środek sezonu lotowego, przy normalnej pogodzie, przy normalnej przylocie gołębi zdarzało się, że jeden z bardzo dobrych gołębi nie wracał. Tutaj kolega, kiedy lotuje gołębiami, korzysta z, wiem, że współpracujecie z firmą Prima, czy wtedy, kiedy byliśmy dwa lata temu, rozmawialiśmy o tym, że kolega właśnie korzystał z tych produktów, czy coś zmieniło, doszły jakieś nowości, może jakieś nowe metody? No metody to tak jak ja po prostu prowadzę hodowlę, no wiadomo, że ja nie chciałbym tu niczego nie powiedzieć, co by, żeby, zresztą jest taki trend, że tam koledzy wyzwaniają w czasie sezonu lotowego i pytają: panie Krystianie, jak tu przygotować? Ja służę radą, ale po prostu nie zmieniamy jako tako. No teraz, zrobiłem wolierę taką przed samym gołębnikiem, jak tam jest na zdjęciach, to wiadomo, to jest, bo woliera tu ma prawie 50 metrów kwadratowych. Świetnie gołębie w tej wolierze się czują, nie są wyganiane na tą wolierę, świetnie wychodzą na wolierę, mają już takie żertki porobione i prawie cały dzień raz samice, raz samczyki sobie tam spacerują i to tyle, jeżeli o zmiany. Jeżeli chodzi o firmę Prima, jest to, no współdziałamy z kolegą Andrzejem. Jeżeli uważam, że karmy w dalszym ciągu, że to karma jest naprawdę przednia, wszystkie środki, które wspomagają przyloty i pielęgnację gołębi, jeżeli chodzi o środki takie te wewnętrzne, wspomagające organizm, uważam, że są bardzo dobre. Ja od 2 lat na tych środkach te środki stosuję i uważam, gołębie nie chorują. Poproszę tam nieraz, 2 razy, 3 razy w sezonie pana doktora Myszkowskiego, to przyjeżdża, bada gołębie, to się rzadko zdarza, żeby tam jakieś jajeczko się gdzieś tam z salmonelli czy jakichś tam innych się gdzieś tam pojawiało. Jeżeli chodzi, no a w tej chwili już tak, że żeśmy, jeżeli chodzi o kolegę Andrzeja, to nawet żeśmy zamienili parę sztuk. Ja wziąłem też od kolegi Andrzeja i takie późniejsze gołębie do rozpodu i te gołębie do takich też już w tej chwili rośniaki i uważam, że bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają.
Te gołębie. Te gołębie. I po prostu, które uchowałem po Andrzeja gołębia i gołębie bezpośrednio Andrzejowe się sprawdzają. A wcześniejsze gołębie, które kolega posiadał w hodowli, to z jakich gołębi się głównie wywodziły? Tam wiem, że na stronie internetowej mieliśmy też gołębi z tego Ferstrete i gołębi Desmet Matis, Ferkamen był gołębie, były też inne. Może kolega coś więcej powie o tych jeszcze tytułem przypomnienia? No ja uważam, że no wcześniej to były lata 80. Gołębie kolegi Stygiemana, to byłego mistrza w tamtych czasach, jak jeszcze było 60 parę tysięcy hodowców w Niemczech, to był hodowca, który przepraszam, to był hodowca, który zdobył mistrzostwo Niemiec, miał najlepszego lotnika w Niemczech, trzeciego lotnika, 16 lotnika, ale to był przyjaciel, serdeczny przyjaciel kolegów Jansynów, hodowcy profesora Kochauza, no i kilku innych, które bym jeszcze wymieniać, bo przepraszam, bo to nie takie hodowle, jak są w tej chwili znane, ale to był naprawdę bardzo dobra hodowla, a później i tak, a wcześniej jeszcze, dużo wcześniej, bazowałem na gołębiach kolegi Radwańskiego, którym się bardzo przyjaźniliśmy. Bo był, jak miałem samczyka i samiczkę, takich tych, które latały, to jak się tam pojawiły do Radwańskiego, był też takim nie najlepszej kondycji, ale jak przyleciał, to mu tam kaligraficznie karteczkę założył i panie Krystianie, przyjedź pan po rozmowę. No to miałem chwilę czasu, siadałem w samochód, jechałem, pan Radwański wychodził z łóżka zazwyczaj, bo miał też taką silną astmę. No to na żonie powiedział, że jak pan Krystian przyjedzie, to tak jak De Gaulle powiedział, w razie wojny nie budź, a Krystian przyjedzie, to mnie zbudzić. Teśmy się dali kafloka, bo taki miał kaflok pan Paweł Radwański z jednej strony, a z drugiej strony i wywody, wiesz, z gołębiami z takiej naprawdę epoki dawno. Wyciągał swój taki pożółkły, duży formatu A4 zeszyt z zapiskami. I kaligraficznie naprawdę pięknie ułożone wszystkie te gołębie, pochodzenie tych gołębi i gdzie co, jak tak dalej. No a w tej chwili też, no już mnie w tej chwili, bo to gołębiami to już są 10 lat, jak się zaprzyjaźniłem z kolegą Felskim i uważam, że są to też bardzo, bardzo dobre. Horstem Felske z Niemiec. Uważam, że to są bardzo, bardzo dobre gołębie, bo nawet oryginała kolegi Felskiego był 3 lata temu był trzecim lotnikiem w Polsce w kategorii A, a rok później był czwartym lotnikiem, ale w kategorii D. Z tym oryginałem był troszeczkę problem, bo wtedy jeszcze taki przepis był, że on nie mógł nie pojechał na Spartakiadę ze względu na to, że nie mógł reprezentować. Nie mógł reprezentować. Ale później to zostało zniesione. Tak, to był numer 303, 8 rok, no ale jest już w tej chwili on i jego brat, taki półbrat właściwie, połowy, dwóch półbraci jest, 304 i 305. Które dają naprawdę wspaniały rozpływ. Zresztą ten 304 był jako roczny 10 razy wkładany 9 czołowych konkursów. Z kolegi jego syn, tak troszeczkę pogoniony w Szczecinie u kolegi Kurmana, wyprzedził 2 razy gołębie w oddziele na wkładanych ponad 3000 gołębi po 20-30 minut. A z kolei połowie ten drugi, 305, latał. Jeszcze też 2 lata temu 11 konkursów z rzędu, bo tego wycofałem, jak doleciał, bo przyleciał po pół roku po takim trudnym locie ten 303, tego 304, a 305 leciał na drugi rok. W tym roku, jak tamten zginął, to też zdobył z 11 konkursów z rzędu, ale później się cofnęli z Limburga na Magdeburg i wpuszczone gęby o 11, no i wrócił na drugi dzień. Dlatego ja miałem po prostu bieda czasu, żeby się zmieścić w tym samym dniu. No i już potem nie zrobił konkursu. W następnym roku złamał skrzydło. Przyleciał z próbnego lotu po półtora tygodnia. Jak przyleciał, nie wiem, przyszedł na nogach, bo nie był w stanie dosłownie 20 cm. Tak później jakiegoś skurczu dostał. No i jest wycofany. Jest też w tej chwili bolierze, ale potem latał koło domu, ale bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No i uważam, teraz przywiozłem też w ubiegłym roku
od kolegi Pelskiego, 6 mutków, takich późniaków w tym roku, znaczy nie w tym, a w 12, a w 13 roku uchowałem, właśnie z kasem przywiozłem, myśmy się tam umówili, no ale to z kolei też te 6 młodych się wywodzi z samczyka, który był u Felskiego 4 razy pierwszy, 3 razy drugi, 4., 6., 8. i 10. Jeden z najszybszych, to zresztą ten gołąb jest w gazecie, nie tylko w gazetkach, ale w gazecie jest opublikowany. A z kolei go wycofał, bo się bał, bo to już taki szybki, no, to z kolei w następnym roku jego brat go zastąpił i też takie szybkie konkursy nie robił. Ale są gołębie nie tylko kolegi Felskiego, bo ja na przykład wcześniej przez kolegi tam Szkirdego mam te oryginały na gołębie Ayerkampa i to są dwa samczyki, które już w tej chwili ich nie ma, bo nie powiem, że są, ale miałem, bo jeszcze rok temu musiałem ich usunąć, bo to był 99 rok, a jakaś tak postępowała starość w ich organizmie, ale to były samczyki właśnie z tego Silver Shadow i Silver Bullet. Są rodowody na nie, na te gołębie, ale mam potomstwa może z, ja nie wiem, 15-16 gołębi bezpośrednich właśnie po tych samcach. No i samo to, że po tym Silver Shadow wnuk, po tym moim, którego miałem od Ayerkampa przez Szkirdę, ta samica była 4. lotnikiem w Polsce i byłaby 4. lotnikiem na olimpiadzie, tylko pech chciał, że w kategorii C pierwsze, drugie i trzecie miejsce na olimpiadzie zdobyły gołębie z Gliwic hodowcy. I były na olimpiadzie, tu w okręgu katowickim, bo ona była 4., nie dostała się na ogólnopolską wystawę z 4. wynikiem, a te gołębie zdobyły złoty, srebrny i brązowy medal. Czyli na olimpiadę nie poszła, wybita przez polskiego innego hodowcę, przez gołębie jego, tego hodowcę. Pani mogę jeszcze wspomnieć. Hodowca z Gliwic, Grimę. Haralda Grimę, pierwsze trzy gołębie, wszystkie pierwsze trzy miejsca na olimpiadzie, a ona była 4. Była 4. w okręgu katowickim, 4. by była na olimpiadzie, bo porównywaliśmy wynik kategorii C, byłaby 4. No ale nieszczęsny brat jej, właśnie z tego Silver Shadow, brat jej, on może, bo ta samiczka miała 125 numer na 014. A sam brat był 84 i brat był niewiele gorszy, super, super lotnik, no i nieszczęsny Schillinger ich zabrał obydwu. Czyli te gołębie, o których kolega wspomniał, to są gołębie, które tak stanowią na dzień dzisiejszy podstawę hodowli w rozpłodzie, które są i też z nich kolega ma te gołębie, wszystkie, które drużynę całą lotową, tak? Tak. Oprócz tego też jeszcze kolega nabywał jakieś gołębie od polskich hodowców chyba, z kimś kolega współpracuje, może wymieniacie się gołębiami? To tylko z kolegą, tak, pojedyncze gołębie, to z kolegą Markiem Zymkiem i tam pojedyncze egzemplarze z kolegą Kurmanem Andrzejem ze Szczecina. No i też te gołębie się bardzo dobrze, zresztą wymieniamy, no. Na pewno z bardzo dobrymi hodowcami, bo mam też sam Marian, Marcin Bochynek weźmie jednego czy dwa, ja biorę też z kolei jednego czy dwa od Bochynka, ale to już nie próbujemy jeden na drugim, tylko on bierze po mojej olimpijce albo olimpijkę, a z kolei ja biorę po jego olimpijczyku. Nie? Także to będzie. Zawsze są to gołębie, które kolega posiada z górnej półki. Jak ktoś chce, w tej chwili nawet dostałem ofertę też, jeden z najlepszych gołębi w Polsce, kolega powiedział, panie Krzysztofie, dwóch braci jeździ i oni były obydwa na ogólnopolskiej wystawie i siedzi tak w niedzielę już po odbiorze, panie Krzysztofie, ja nie mam takich samic porządnych, ja panu tego samca dam i uchowa pan jajka i ja sobie wezmę jedne, a pan sobie weźmie drugie. To myślałem przed chwilką taki gest zrobić, żeby kanarki trochę uspokoić, ale tak jak wspomnieliśmy, nam przeszkadzają, ale myślę, że za chwilkę, kiedy już kolega zacznie nam te gołębie pokazywać, bo mamy tutaj przygotowane i zarówno
i zarówno gołębie, kilka gołębi z rozpłodu i kilka gołębi te z drużyny lotowej. Kolega nam będzie pokazywał, to miejmy nadzieję, że te kanarki ten... Na chwilkę dziękuję i przechodzimy teraz do prezentacji gołębi, które kolega ma właśnie i w rozpłodzie, i w lotach. Nim przejdziemy do prezentacji gołębi, jeszcze zaczniemy może od samiczek, ale kolega Krystian jeszcze chciał powiedzieć o takich lotach ciekawych, które miał w tym roku, tak? I zeszłym. No, znaczy każdego roku są loty ciekawe, mimo sezonu dosyć trudnego. A miałem taki lot dzisiaj w tym roku 13 pod 400 km. Włożono z mojej 50 46 gołębi i 44 konkursy. To już świadczy o czym, że to prawie 100%. I z kolei z Nimburka, bo gołębie to są, te, jeżeli można powiedzieć, to są na wszystkie loty, dlatego że jak gołąb robi 14, 13, 12, 11 konkursów, to musi być wkładany. Z kolei te młodsze gołębie robią to wszystkie mini konkursy, bo one nie mają całego programu lotowego. No a następny lot był Nimburg, to jest 750 km i na pierwsze 17 gołębi w oddziale było moich 15, i to jak powtarzam, 750 km i włożonych 25 gołębi i 23 konkursy. Przypadek rządził, że nie zrobił ten 24, no, a 25 miał pecha, bo parę dni wcześniej grad złapał i tak go troszeczkę potłuk, ja go miałem może nie wkładać, ale doleciał, a potem z następnych dwóch maratonów też zrobiły te dwa gołębie konkursy, które nie zrobiły z tego z tych 100%. Jednym z takich gołębi, które kolega ma tutaj w dłoni, jest właśnie samiczka, tak? Ona ma numer końcowy 3035, tak? Tak. I to jest samiczka z 2009 roku. 32-35. I ona, jak się nazywa, ma też chyba dwie siostry, tak? Takie wybitne, czy nie? To ten jest właśnie gołąb? Nie. To jest jedna z sióstr, ale zaleciała akurat na drugie drużynie. To samiczka też zrobiła 11 konkursów. I są trzy siostry, są to samice. Pokażmy właśnie, tak bo myśmy z kolei, koledze mówiłem tam, te podstawowe hodowle. Zobaczmy. Ja nie wiem czy, bo tak jak mówię się, są gołębie desmeta, bardzo, bardzo porządne są to gołębie z tego... Ta właśnie z tych desmetów się wywodzi. No, ta się wywodzi z Pauli 5000. To jest prawnuczka Pauli 5000, Reni de Maja. I te trzy samiczki, zdobyły w ubiegłym roku 35 konkursów w sumie, ale ta samiczka 75 już udziela emeryturę, bo to jest 07 rok. A mamy już tutaj przygotowaną? Tak. Dobrze, to za chwilę będzie pokazywać. Brat jej o numerze, jeden numer mniej, 76, ona ma 60-77, a on miał 60-76. To była para, która dwa razy była na ogólnopolskiej wystawie, jako młode były na ogólnopolskiej, wygrały okręg katowicki, jako roczne wygrały okręg katowicki i jako dwulatek ten sam się był też czwartym lotnikiem kategorii B. Tak już może ja jesteśmy przy tym gołębie, to może ja tego gołębia wezmę, a kolega poda tego gołębia, o którym właśnie mówił pan Krystian. Tak, 7-7, wiesz? Tak. Tutaj nam przy wyciąganiu gołębi, my mamy tutaj w klatce przygotowane, pomaga nam kolega, który... Sam tak, kolega tutaj ten u kolegi Krystiana pomaga. Drugą drużynę. Tak, drugą drużynę. Pomagają, super hodowcy. Tak. No, tutaj jest. Teraz jeszcze tak dodam, jeszcze może, bo jak rozmawialiśmy, kolega kiedyś się zajmował kamieniarstwem, ja pamiętam jeszcze jak przyjeżdżałem, to kolega aktywnie pracował, ale teraz kiedy przekazał aktywnie mi jako interes, że tak powiem, synowi, to jest już więcej czasu na gołębie, tak? No, w godne ręce, także córka prowadzi zdjęciem, syn na swoje, zobaczmy. No, to jest samiczka, one wszystkie trzy były na okręgowej wystawie. Bo tamte też są niebieskie? Tamte są też, a trzecia też niebieska. No wspaniałe lotniczki, tak jak się ich na lot. No, widzimy. Jak ich na lot wkładamy, to się zastanawiamy, która będzie przed którą. Ta ma ten numer 60-77 z 2007 roku. To jest samiczka, tam jest w tej gazetce Krystian Zobacz, ma tego konkursu. No tutaj zobaczmy w katalogu, ona jest tutaj, tak, ona miała w latach 2008-2013, zdobyła 55 konkursów. Nawet w sezonie 2013 miała jeszcze 11 konkursów, w 2011 13, w 9 12 i 12 9. Czyli widzimy ją tutaj, a tutaj mamy ją w całej okazałości
kolega nam prezentuje i to jest trzy takie podobne samiczki są, trzy, tak? Trzy są siostry, dokładnie, a są, wywodzą się z Pauli, właśnie z Pauli 5000, a matka ich jest DV o numerze 159. Matka to jest też z tych gołębi... Reni de Bajas, tak. Pauli 5000. Tak, teraz którego gołębia zaprezentujemy? No tego trzeciego, to, bo my mieli teraz 95. No, zobaczmy. Bo mieli 35 to 95. No, tutaj my przygotowujemy, tutaj tak, o, widzimy, to tam na woda, o, widzimy. To jest numer 60? Nie. To jest 32,95. 32. Dwa, bo trzy. Ja zerknę może. 33,95. Tych numerów jest trochę. To jest samiczka. Tylko ta jest młodsza trochę, z 2009 roku. A ta druga, ta 35 jest też z roku 9. To jest samiczka, która też w tym roku zrobiła stanowoczną. 11-12. Z kolei to jest samica, która... No tutaj patrzymy właśnie, ona w latach 2010-2013 zdobyła 36 konkursów i w 2012 roku tych konkursów było 13, a w 2013 11. My tu się widzimy, posiłkujemy właśnie z ściągami, bo to nie jest człowiek w stanie zapamiętać. To jest samiczka, która w ubiegłym, znaczy w 2012 roku była w wszystkich kategoriach w konkursie redakcji, a 2013 też jest w wszystkich kategoriach. Czyli bardzo wszechstronny gołąb i też widać, że z tej pary się te gołębie sprawdzają, czyli o takim wybitnym pochodzeniu jeszcze przetestowane, można powiedzieć. No, także to... Dobrze, to z tego gołębia schowamy. Ojca nie ma, bo tu były... ojciec miał 15 lat, miałby 15 lat, ale matka jest i ma, siostra matki. Jeżeli chodzi o te Paule 5000, to jest ich w gołębniku 9. Są dwie, 3 samice i 6 samców. Tutaj mamy też gołębia, widzę, innego już, 60-17. 60-17, jest to gołąb, który zdobył 14 konkursów. 61-17, tak. 57 konkursów w latach 2008-2013. W samym 2013 roku miał 10 konkursów, a najwięcej, chyba 14, zdobył w 2010 roku. W 2010-14, bo najlepszą lotniczką rejonu i oddziału. Ale ta się chyba z innych już gołębi wywodzi, widzę po ubarwieniu. No to nie, no naturalnie, z innych jak te niebieskie. Tamte trzy były takie podobne do siebie? Nie ma nic, jest to mała samiczka, ale jeszcze w roku 12 roku... Skrzydło może, panie Krystianie. Jeszcze w 12 roku, 2012, na okręgowej wystawie w Katowicach miała 92-50, standard wygrała w kategorii sport, a no jeszcze dojdziemy do jednej samiczki, która teraz już była na ogólnopolskiej wystawie, to miała 92-75, ale w sportowej, bo ta w maratonie, a rok wcześniej była w innej kategorii, no, bardzo ładna. I z czego ona właśnie wywodzi, z jakich gołębi? To tam są właśnie gołębie jeszcze też tego niemieckiego mistrza, tego Stegemana, i tam jest właśnie samica tego Skirde i oto z kolei babka jej była wanlonka. Rozumiem, pokażmy jeszcze raz to. Bardzo ładna, zgrabna samica. Czwarta samiczka, którą mamy, jest taka, o której kolega Krystian mówił. Wszystko, co widzimy tutaj w katalogu, jak patrzymy na te samice, one mają bardzo dużo konkursów zdobytych. 50, 46, 36, 71 jest nawet, ale to samiec, do tego też przejdziemy. 81. Tutaj mamy, widzimy takiego innego, inną kolejną samiczkę. Ona ma jaki numer? 80-81. Tak, widzę. Ona miała 57 konkursów zdobytych w latach 2008-2013 i w 2013 roku 14 konkursów zdobyła. Tak, to jest samiczka, która jest druga w kraju w konkursie redakcji, ale to nie przypadek. Jej matka jest samicą z kolei Heinza Szafrańskiego z Niemiec. To jest gołębnik, który kiedyś Adam Handerek, świętej pamięci, mój serdeczny przyjaciel, współpracował i tam naprawdę, to jest hodowca z Bochum, to jest mój serdeczny przyjaciel i matka jej jest właśnie tego Heinza Szafrańskiego, wydaje niesamowicie dobre potomstwo. Niesamowicie dobre potomstwo. Tu będzie. Znaczy matka tego gołębia. Matka tego gołębia i jeszcze będą, będzie dwa samce będą, które też zdobyły
po 12 konkursów w 2013 roku. Ale tu nie ma przypadku, bo jej ojciec z kolei, tej 60-81, był najlepszy, 10 razy na dalekim locie, znaczy te loty powyżej 750 km, zdobył 10 konkursów, 6 razy pierwszy konkurs i było tak, że jeden gołąb był z dalekiego lotu, w tym samym dniu był on, a był drugi lot, że jeden gołąb był pierwszym gołębie na drugi dzień. Rano w pół do szóstej czy pół do piątej, już nie pamiętam, to parę lat, to jej ojciec też, ale to jest z tego Mas Eins i z tego Fenomenale, z tych Luisa de Luisa. Dziadek jej, z kolei dziadek, bo ten 4506 ojciec był naprawdę niesamowitym lotnikiem, ale miał z kolei samicę od Stygmana, taką o numerze 10, a ta samiczka przyszła do mnie ze względu na to, że złamała skrzydło gdzieś tam na locie, też prawie przy komplecie konkursów. I kolega, ale to była z kolei siostra najlepszego lotnika w Bochu, który też był najlepszym lotnikiem w Bochu, no, o numerze 535, to tam można koledzy sprawdzić, ale to było z tej linii, co był ten 999, to był też Jansen, który był najlepszym lotnikiem i 16 lotnikiem w Niemczech. Czyli samiczki mamy, że tak powiem, jeszcze jedna, bo jest teraz razem mieliśmy tych samicek 6, a odmówiliśmy 5 i teraz jeszcze teraz pokażemy. 66, nie? Tak. 66, poczekaj, strona po ta 60. Czyli to jest samiczka... To jest ta, co była teraz na ogólnopolskich stajach. Czyli to ona ma zdobyte w latach 2008-2013, 2009-2013, 46 konkursów. To jest samiczka, jedna z najładniejszych. Zresztą nie wiem, czy sędziowie ją nie biorą za samca, i klasyfikują jako samiec, nie wiem, bo dlatego, że sport w tej chwili... Ona jest z 2008 roku. Tak, dlatego, że sport w tej chwili... Skrzydło widzimy jej. No, sport w tej chwili są samce samicami w zależności od wysokości koeficjentów i nie wiem, czy jednokrotnie dostaje troszeczkę mniej punktów ze względu na to, że na samca może dostać mniej, a na samicę, ale wiedząc, tam na przykład też dwa lata temu w 2012 roku w okręgu na wystawie okręgowej miała 92,75, czyli to już jest taka maksymalny wynik. Bardzo dobra samica, to jest samica, że była zdobyła dziewiątą nagrodę na wystawie ogólnopolskiej w 2014 już w tej chwili na wystawie tydzień temu, ale to w kategorii maraton. A z czego ona jest ta? Ta z kolei samiczka, to jest z Jansynów, to jest samica od kolegi Posamczyku, kolegi Sojki, a samiczka była z gołębi Seigmillera. One lubią dalekie loty z Eichmillery, bo my pokażemy też takiego samczyka o numerze 8. To może pokażmy go od razu, bo już ale to on jest nie w tym. Nie ja wiem, to na chwilkę tylko, po co mamy dwa razy omawiać, tego gołębia wezmę, a za chwilkę przejdziemy do Eichmillera. A my teraz będziemy rozmawiać o samczykach. Tutaj przygotowaliśmy do prezentacji, oprócz tych 6 samic, mamy jeszcze przygotowanych 10 samczyków, zdaje się, tak? 10 nie, troszeczkę. Też samczyki z gołębnika lotowego. A po tym rozpodobie.